Witajcie w kolejnym odcinku Gunfire TV. Słowo modułowość jest nieco nadużywane w ostatnich czasach. Modułowa broń, modułowe repliki, modułowy sprzęt taktyczny, jeśli chodzi o wyposażenie. I z tym ostatnim dzisiaj się zmierzymy. Na przykładzie produktów firmy Pew Tactical, która zagościła w naszej ofercie. Sprawdzimy, czy są to najbardziej modułowe kamizelki i ładownice na rynku. Zapraszam. Na początek, na pozór, najmniej modułowa kamizelka typu Chestrick firmy Pew Tactical nazywa się D3CRX. I tak, musiałem się nauczyć tej nazwy na pamięć. Nienawidzę tych skrótów. Jest w kolorze oliwkowym, ale występuje również w innych. Można tutaj załadować 4 magazynki pistoletowe, albo tak jak w tym przypadku 3 magazynki do pistoletu i szybką ładowarkę. I 4 magazynki do AK, albo 4 magazynki do AR-15. I nie, odpowiem już na Wasze pytania. Do G36 nie ma opcji, żeby tutaj upchnąć. Są też 2 kieszenie, na przykład na granaty, radio albo typowe batoniki. Plecak Flatpak 2.0 w niezniszczalnym, popularnym Woodlandzie. Wydawać by się mogło bardzo niepozorny. Mamy tutaj jedną kieszeń, drugą kieszeń, jest bardzo płaski, ale jest tu opcja znana również z takiego legendarnego polskiego plecaczka, który był dodawany do plecaka piechoty górskiej. Wystarczy rozpiąć zamek i voilà, przestrzeni mamy trochę więcej. I teraz tak, możemy nosić go po prostu jak zwykły plecak. Możemy wszczepić go za pomocą taśm MOL do pleców jakiejś większej kamizelki, która również dysponuje tymi paskami. Albo połączyć tą niepozorną kamizelkę z tym niepozornym plecaczkiem. Okej, przyznam, że jak zobaczyłem, że takiego Chesta i inne montuje się do takiej kamizeleczki w ten sprytny sposób, to mogłem powiedzieć tylko jedno słowo – sprzedane. Oto następny lekki Chest, choć trochę taki cięższy jakiś. Aha, no tak, bo plecak nie stanowi zestawu, to może go odepnę. Kolejna kamizelka MK4. 3 magazynki do AR-a, 2 magazynki pistoletowe. Tu dodatkowo można zmieścić coś niedużego. Odczepiana ładownica, ta pomieści całkiem sporo na dodatkowe akcesoria. I 2 boczne ładownice na radio. O, w tym wypadku mam 2 magazynki od kałacha. Nie, bez sensu, nie? Od kałacha do AR-a trzeba się czegoś pozbyć. No, to teraz leciutko. Trochę za leciutko. Jednak przydałaby mi się jakaś tutaj ładownica mniejsza albo większa. No bo gdzie ja te wszystkie sneakersy pochowam za dodatkowo okulary? Co zrobić, co zrobić? Na szczęście do wyboru jest mnóstwo ładownic, które możemy zamontować zarówno w tej kamizelce, jak i w innych. Do tego za chwilę wrócimy. Są mniejsze, średnie i duże. Ta nazywa się Lunchbox. Mniej lub bardziej skomplikowane, jeżeli chodzi o dostępność kieszeni i możliwość rozbudowy. To naprawdę gruby temat i spędziłbym na samych ładownicach ze 2 odcinki. Czasem potrzeba jest zwiększyć trochę bezpieczeństwo i tu przydaje się Plate Carrier. To oczywiście są atrapy, ale można używać również prawdziwych. Ten kamerband można zastąpić innym. Ten jest o tyle atrakcyjny, że mamy tutaj klamry do szybkiego wypięcia. Ale czegoś tu brakuje. Żadnego magazynka w tym momencie nie przeniesiemy. Na szczęście tutaj są takie plastikowe elementy. Ciekawe, co można do tego doczepić. No, teraz wygląda to lepiej. Magazynki karabinowe, pistoletowe, duży lunchbox. Mógłbym również zamontować plecak z tyłu, taki zapinany na zamek, którego akurat nie mam pod ręką. Ale mógłbym również, posiadając taką kamizelkę D3CRM, w której możemy przenosić magazynki karabinowe lub wymienić ten wkład na pistoletowe albo do PCC, czy do jakiegoś pistoletu maszynowego. I oczywiście totalnie mógłbym to rozmontować i wpiąć w miejsce tego do niedawna jeszcze Chestriga. Bardzo modułowy system.
To tylko część ogromnej oferty firmy Pew Tactical i mam nadzieję, że będzie ona również poszerzać się w naszym sklepie, jeśli chodzi o nasz asortyment. Ale pytanie było, czy to najbardziej modułowy z tego typu systemów? Na pewno najbardziej modułowy, jaki miałem okazję ja sfilmować. I powiem Wam, że prawdopodobnie część z tych artykułów stanie się moją własnością. Napiszcie, co myślicie o tego typu podejściu do projektowania sprzętu taktycznego. Czy sprzęt Wam w ogóle się podoba firmy Pew Tactical? Walnijcie w dzwonek, dajcie lajka i oczywiście subskrybujcie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku Gunfire TV.